tak jak te polskie żuczki, jeździmy i szukamy jakiegoś otwartego sklepu, może jakiś mały, osiedlowy. Coś by się stało. Cześć, że przyjechaliśmy, to pozamykali wszystko i świętują. No chyba. Mówię, nasz kamp zamykał. Olewać, wszystko świętować. Impreza do białego rana. Dziękujemy, dziękujemy. Tylko wiesz, że jeśli jest dzisiaj dzień wolny, to na tym akwaparku będzie się przelewać. To zobaczymy, jak będziemy na parking. Wzdłuż przeży w poprzek będzie ludzi. Jesteśmy w miejscowości Eger, bo wam tego nie dopowiedziałam. Malownicza miejscowość, widzieliśmy już parę kamperów. Pod tym akwaparkiem, do którego jedziemy, też tam jest jakiś punkt dla kamperów. Może akurat będzie miejsce. Dobra, my szykujemy się na akwapark i widzimy się już na miejscu. Będzie wjeżdżane. Jedzie tą zieloną. My już wróciliśmy z basenu i tu, znaczy mamy chwilową przerwę, może nie tyle wrócimy, mamy przerwę w pływaniu. Fajne jest to, że można tam wrócić, więc to jest super. Dzieci wygłodniałe. Jesteś głodny? Tak. Mama leje się albańską herbatkę, kupioną za stolek, za butelkę. Tak. Albańska. Pyszna iced tea. I robi nam tu wszystkim wygłodniałym tygryskom kanapeczki. I nawet parzy wodę, czyli chyba tatuś się załapie na kawkę. Oj, 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 czym ja sobie zasłużyłem na takie dobrodziejstwa, to ja nie wiem. Wróciliśmy teraz sobie zjeść. Liczymy też na to, że Zuza nam pójdzie spać, bo już była trochę marudna.
Później około 18 idziemy z Grzegorzem i jego familią całą na... Idziemy, czy też musimy się przemieścić gdzieś tu w okolice na... do winnicy na jakąś dobrą kolację z lampką, czy też z dwiema lampkami wina. I później wracamy z powrotem na baseny, bo baseny są do godziny 24. Jakieś słowo na niedzielę, żono? Dzisiaj jest niedziela? Nie. Ale jest jutro niedziela. Nie, jutro jest sobota. Jakieś słowo na piątek. Dziś mają tutaj święto jakiegoś pierwszego władcy Węgier. Przez to wszystko jest pozamykane. Na szczęście takie pierwszy kawałek wyrzuciłem, jakbyście się zastanowili, czemu, bo był już taki mokry. Jakby. Suchy. I podejście numer dwa. Jest godzina 18:18. Idziemy sobie znowu. W Supermanie. Bierz dzieci pod pachę i lecimy. Tak wyglądają szatnie. Kluczykiem na ręku. Otwiera się i programuje zamek, ale to jak chyba w większości takich szafet basenowych. Gotowi? I do basenu, go! Idziemy do jakiejś restauracji. Pomoczyliśmy się cały dzień, jesteśmy głodni jak wilki. Jesteśmy pozytywnie zaskoczeni, menu jest w języku polskim. Fantastycznie. Dzieciaki już się cieszą. Piękne miejsce też w ogóle, tak chciałabym wam powiedzieć. Podamy wam współrzędne. Jak będzie smacznie, zobaczymy. Dostaliśmy jedzonko, zobaczcie jaki przepyszny kurczaczek. Dzieci dostały purée i pierś z kurczaka. Karkówka. Wszystkim bardzo smakuje. Ale nam smakowało. Wszystko z talerza zniknęło. Było przepyszne. A dzieci chciały dokładkę. To się zdarza u nas nigdy. Przepyszne. Smakowało? Naprawdę pyszne jedzenie. Polecamy każdemu. Za to jedzenie wyszło 127 zł. Jesteśmy pod wrażeniem i to tak pozytywnie. I pod pełnym brzuszkiem. Pełne brzuszki jedziemy. Kamek napił się piwa, więc prowadzę ja. Gdzie jedziemy spać? Tam to miejsce, co spaliśmy? Nie, no na termę. Na termach, dobra. Śpimy dzisiaj na termach na parkingu. I wyłączam się, bo tutaj już taki gwar i głośno, że moje uszanowanie. Ostatni nasz dzień dobiega końca. Kamek już nakłada butki. Będziemy się zbierać do domku. W stronę domku jeszcze pewnie coś zobaczymy po drodze. Dziś jest sobota, jutro niedziela. Trzeba będzie wypakować kampera jeszcze w międzyczasie. Bo jeszcze skarpetki z zimą. Dzieci dostały bajkę na chwilę. Raj nie z tej ziemi. I jak? Kamek tutaj przygotowuje się do dalszej drogi. Jesteśmy na Węgrzech, w miejscowości Eger. Czas chyba, żeby zakończyć te wczasy. Urlop się kończy wielkimi krokami. Trzeba dojechać do domku. Do granicy mamy 250 km plus około 200 z granicy do domu. Także zrobimy sobie jeszcze jutro taki chilloutowy dzień, żeby się przygotować do pracy. A my może już się pożegnamy z tego miejsca z wami. Dzięki, że byliście. Widzimy się na miejscu w domu. Tak jest, widzimy się na miejscu. Dzisiaj na pewno dojedziemy. Buziaki i papa. Nagrajmy jakąś relację. Jak ci mija droga? W miarę przyzwoicie. Żona śpi, to nie przeszkadza. Nie marudzi, że to nie tak, to nie tak, tamto nie tak. O, jeszcze mi tu ziewa i... Nie ma jedzenia. Tak sobie jedziemy i jedziemy. I wiecie co, wczoraj było to święto pierwszego władcy Węgier, a dzisiaj po prostu pustki. Nie ma żywej duszy na Węgrzech. Patrzcie. No akurat jakaś dusza. O, akurat idzie dusza. Jak nas. Zrobiła nam psikusa, poczekajcie. Part 2. Tak sobie jedziemy, jedziemy i patrzcie, nie ma żywej duszy.